Złotych na grę. Proszę bardzo, właśnie wyrosło. Panie inżynierze, bardzo panu dziękuję za to, że został pan dzisiaj dłużej w pracy. Dzięki pana wysiłkowi udało nam się zrealizować plan. Naprawdę jestem ogromnie wdzięczny. No i tak jak się umawialiśmy, bardzo proszę, to dla pana. Dziękuję, szefie. Ja rozumiem, że trzeba zostać, bo budowa sama się nie zrobi, a mamy teraz problemy z ludźmi. Bardzo się cieszę. Zawsze można na pana liczyć. Tak, zawsze. Proszę, proszę. Halo? Cześć, córeczko. No, mam akurat 200 zł, tak, zarobiłem. No, mam w kieszeni. Aha, ty tą swoją ciągle o tej nowej grze. No tak, tak. Ale wiesz, że to jest cały dzień mojej pracy? Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Pstryków z Etyki. Wyśmienicie byłoby mieć takie drzewko, na którym rosną pieniądze. Z pewnością. Moglibyśmy je podlewać, pielęgnować. Tam za jakiś czas pojawiałyby się banknoty z takich małych pączków. O tak. One by zwiększały swoje nominały wraz ze wzrostem. To byłoby coś fantastycznego, ale jest to całkowicie niemożliwe. Jeżeli wsadzicie do ziemi złotówkę i podlejecie, na pewno tego. Nie wyrośnie wam z tego drzewko pieniężne. Za to z pewnością częściej zdarza się sytuacja z drugiej scenki, tak. Kiedy nasze dzieci, wy przychodzicie po pieniądze do swoich rodziców. Tak, pieniądze zarabiamy pracując. Tak jak było na tym filmie, szef tak. wypłaca nam tak. pensję i te pieniądze muszą nam starczyć na opłacenie rachunków, jedzenie, wycieczki, wakacje i na wszystkie potrzeby, które ma nasza rodzina. Tak, powiedzcie w takim razie nam, czy zdarzyła wam się taka sytuacja, kiedy przychodziliście do swoich rodziców po pieniądze na nową grę, na nowe spodnie, na nowe buty, które chcielibyśmy bardzo, bardzo mieć. Na telefon, który jest zazwyczaj drogi. Tak. Pewnie nie raz nam się zdarzało. To jest pytanie retoryczne. Tak, pewnie nam też się zdarzało, jak byliśmy młodzi. Pytanie retoryczne, słusznie. Musimy pamiętać o tym, że ten papierek, który my widzimy, te 200 zł, które było na naszej scenie, to przecież nie jest papierek zwykły. To nie jest papierek. Tak, to jest banknot, w którym zawarta, zaklęta jest jego wartość, która akurat w naszym kraju nazywa się to złoty polski, ale w tym zaklęta jest wartość naszej pracy, wartość przedmiotu. Czyli chcesz powiedzieć, że dając 200 zł, czy też jakiś nominał drugiej osobie, to czy samej oddajesz swoją pracę? Tak, jeżeli ja umawiam się z kimś, że przekopię jego ogródek tak. w zamian za 200 zł i kopię ten ogródek przez cały dzień, jasne. Zajmuje mi to powiedzmy od godziny 10 do 17, tak. To jest ciężka praca, więc jestem bardzo zmęczony tak. i w zamian za ten mój wysiłek, za mój poświęcony czas, rozumiem. Czyli za tę pracę, jakaś osoba, z którą się umawiałem, daje mi 200 zł. I tam jest zamknięta ta cała praca, przekopany ogródek, wszystko jest zamknięte w tych pieniądzach. To moje zmęczenie, bardzo ten ciekawe. Czas zawarty jest rozumiem. W 200 zł. Rozumiem. Oczywiście, kiedy pracujemy cały miesiąc,
no to jest to zazwyczaj więcej niż 200 zł. Z pewnością, ale czekaj, bo ja tak sobie pomyślałem, teraz mi się to układa w całość, to znaczy, że jeśli prosimy o te pieniądze swoich rodziców, to w rzeczywistości my ten czas oczywiście w jakiś sposób bierzemy tą pracę swoich rodziców i wszystko jest w porządku, tylko że to powoduje, że rodzice często pewnie muszą te pieniądze zarobić na nowo, co oznacza, że nie będziemy mogli, kiedy oni będą pracować, to my nie będziemy mogli pojechać z nimi na rower z rodzicem, nie będziemy mogli pograć w jakąś grę, obejrzeć jakiegoś filmu, pójść do kina. Tak, zwykle jest taka zależność, że jeżeli mamy duże potrzeby finansowe, czyli tak, generujemy te potrzeby, a to rower, a to gra, a to komputer, a to samochód, a to wycieczka, a to wyjazd, no to żeby zaspokoić te potrzeby, musimy pracować. Mamy większe potrzeby, musimy więcej pracować, żeby więcej zarabiać. Oczywiście sytuacja jest bardzo często o wiele bardziej skomplikowana. No tak. Niemniej jednak, gdybyśmy to uprościli, to tak wygląda. Jeżeli miałbym bardzo mało potrzeb, nie musiałbym zbyt dużo pracować i mógłbym wiele czasu spędzać w domu. Co mamy większe potrzeby, mniej czasu spędzamy w domu, ponieważ więcej musimy pracować. Co oczywiście nie oznacza, że macie nie prosić o jakieś pieniądze rodziców, tylko kiedy prosicie o te pieniądze, to miejcie świadomość, że w rzeczywistości wy tracicie bardzo dużo. Tracicie czas spędzany ze swoimi rodzicami. Tak, to jest... który muszą poświęcić, tak, zamiast wam, to muszą poświęcić na pracę. W dodatku, we wszystkich przedmiotach, które posiadacie, we wszystkich przedmiotach, które mamy, które kupujemy i w jedzeniu, i w rachunkach, również zawarta jest nasza, zaklęta jak gdyby jest nasza praca. Więc jeżeli my nie będziemy szanować przedmiotów, które kupili nam nasi rodzice, na przykład plecaka, tak, który bierzemy do szkoły, tak, i będziemy nim rzucać, albo kopać go, albo ciągnąć po korytarzu, to nagle się okaże, że ten plecak zamiast służyć nam rok lub dwa, służy nam 3 miesiące i wtedy generujemy nową potrzebę posiadania nowego plecaka. Co na przykład kosztuje 200 zł. To znowu nie jest drzewko, tylko rodzic musi iść do pracy. Dokładnie, znowu jest to jeden dzień mojej pracy. I teraz to ma takie konsekwencje, że jeżeli ja będę musiał jeden dzień mojej pracy poświęcić na nowy plecak, który właściwie nie musiałbym tego robić, gdyby właściciel plecaka szanował go, no to nie mogę wtedy tego dnia pracy, czyli tych 200 zł przeznaczyć na przykład na wycieczkę, na lody, na kino, na tego typu rzeczy. Czyli warto szanować w takim razie swoje kredki, swoje plecaki, swoje spodnie, swoje buty, bo w rzeczy samej przenosi się to bezpośrednio na pracę naszych rodziców, czyli na ten czas, którego nie spędzimy z nimi. Przecież to jest ogromny argument do tego, żeby szanować pieniądze, żeby pilnować swoich rzeczy i dbać o nie. Tak, dlatego że w pewnym sensie, kiedy nie szanujemy swoich rzeczy, które zostały nam zakupione przez naszych rodziców, dziadków, opiekunów, to nie szanujemy ich pracy. A co za tym idzie? W pewnym sensie nie szanujemy ich samych. O, słuchajcie, w takim razie zadanie dla was, za każdym razem, kiedy będziecie prosić o pieniądze od swoich rodziców, to pomyślcie, że nie bierzecie papierka, który oczywiście zamieni się zaraz potem magicznie w plecak, w spodnie i w buty. Kiedy właśnie rodzice płacą kartą, nie jest to magiczna karta, która zawsze zapłaci, tak, i tam się nic nie zmieni. Konto również nie jest tak skonstruowane, że pieniądze na nim rosną sobie regularnie, bez żadnej przyczyny. Za tym wszystkim stoi ciężka praca waszych rodziców. Tak. Pamiętajcie o tym. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do usłyszenia wkrótce.